Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Z nami jest Tomasz Kowalski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Falun Dafa. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. W zasadzie dobry wieczór. Tak, dobry wieczór. Jesteśmy tuż po wspaniałym spektaklu grupy Shen Yun z Nowego Jorku i Stowarzyszenie Falun Dafa jest głównym organizatorem tego wydarzenia, także wielkie gratulacje, bardzo dziękujemy za zaproszenie. To był dla nas zaszczyt, dla naszej ekipy. Dziękujemy bardzo za przyjście. Jak to się udało, że grupa Shen Yun, która wiemy, że jest represjonowana przez Komunistyczną Partię Chin na całym świecie, są blokowane występy również w Polsce. Jak to się udało, że dzisiaj mogliśmy zobaczyć ten wspaniały spektakl w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie? Z racji, że zespół nie boi się mówić o tym, co się dzieje obecnie w Chinach, tak, zabiera nas podróż przez 5000 lat chińskiej kultury, od starożytności po obecne czasy, i tutaj zespół nie boi się poruszać kwestii łamania praw człowieka w Chinach. Tak więc to jest taki dosyć mocny przekaz i też myślę, że tak powiem, pewne instytucje też wcześniej mogły bardziej ostrożnie podchodzić do tego typu... Pewne instytucje, czyli? No, różne teatry i tak dalej. I trochę może bano się współpracy z taką grupą, a teraz myślę, że jest spora zmiana. Myślę, że znacznie więcej ludzi widzi, co naprawdę reprezentują władze chińskie, w jaki sposób tam sobie, że tak powiem, rządzą i są bardziej to osoby w Polsce gotowe, żeby podejmować te tematy, dla niektórych może drażliwe, ale właśnie tematy takie, jak tutaj mamy główny plakat, tak, Chiny sprzed komunizmu, tak więc tu to jest główny taki tagline tegorocznych występów, który jednoznacznie jakby wskazuje od samego początku, czego widz może się spodziewać i że to nie jest nic powiązane z obecnie tam propagowaną kulturą w Chinach. Tak? Tak więc włączając to, że mamy więcej zespołów w Europie, więc łatwiej jest ich zaprosić i też łatwiej jest znaleźć salę. I celem jest właśnie, żeby przywrócić ten prawdziwy, klasyczny chiński taniec bez takich różnych właśnie naleciałości komunistycznych, tak. Więc to jest bardzo wyjątkowe. I misją zespołu jest właśnie pokazywanie tego, też pokazywanie tego, co się w Chinach obecnie dzieje. I tak właśnie myślę, że to jest tak trochę, chcą pokazać alternatywę wobec tego, co prezentują chińskie władze. A teraz grupa Shen Yun jest w Polsce, w Lublinie, wcześniej w Toruniu. Czy spodziewacie się jakiejś reakcji ze strony chińskiej ambasady w Polsce? Nie, generalnie to jest tak, że tak powiem, my robimy swoje i tyle. I jakby jesteśmy, że tak powiem, na pewne rzeczy przygotowani, tak, czyli po prostu całodobowa ochrona pojazdów, tak, żeby nikt tam nie wykorzystał naszej nieuwagi, ale... Jakby, no, my robimy swoje, a jakby się coś pojawiło, to wiadomo, będziemy reagować. Co byś chciał powiedzieć tym osobom, które dzisiaj mieszkają w Polsce czy w innych państwach Zachodu i które uważają, że powinno się współpracować z komunistycznymi Chinami, tak jak z innymi krajami, bo to jest kraj bogaty, kraj, który może na przykład Polsce dać różne korzyści gospodarcze. Co byś chciał przekazać tym osobom? Znaczy, ja myślę, że wiele osób poprzez wydarzenia na świecie ostatnich paru miesięcy pokazały, że jakiekolwiek pójście na współpracę, czy kulturową wymianę, czy współpracę surowcową, czy biznesową z państwem, z reżimem, z dyktaturą, to nie może się skończyć dobrze. I tak jak wielu ucierpiało na tym, że było uzależnione od Chin w czasach
kiedy pandemia covidowa była mocna, już wtedy się, że tak powiem, przejechało. Tak teraz no, myślę, że już i tak spora ludzi, część ludzi sama zobaczyła, tak, że właśnie, że tego typu, że tak powiem, robienie ukłonu w stronę reżimu, że właśnie promowanie ich propagandowych sportowców, artystów, że to jest po prostu, że to nie jest takiej, że to nie jest takie niewinne, tylko to, że to jest po prostu, jeżeli ich popieramy, czy właśnie różne takie chińskie komunistyczne wrzutki i my to jakby przyjmujemy i to akceptujemy i jeszcze przyklaskujemy, to nie jest tak, że to jest takie niewinne, tylko to jest po prostu takie pranie mózgów, propaganda ze strony władz chińskich, żeby urobić Zachód, że wszystko będzie w porządku, trzeba tylko patrzeć na te pieniądze i albo na coś innego. Tak więc moje takie przesłanie jest takie, że widzimy teraz wszyscy, mamy inny przykład i jak to wszystko się kończy i że to jest ten sam bardzo podobny system, tak? Że jedna partia czy ugrupowanie trzyma krótko wszystkich innych, kiedyś komunizm polegał na tym, żeby niby tak się pamiętało, żeby była bieda, ale tak naprawdę komunizm polega na tym, żeby zniewolić ludzi. I to są różne sposoby zniewolenia ludzi i później ich odczłowieczania. I czasami to można było zrobić przez biedę, a czasami przez to, żeby pozwolić im robić pieniądze bez żadnych ograniczeń, że tak powiem, moralnych. I to też jest, myślę, że podobne zniewolenie i odczłowieczenie. Tak więc takie przesłanie, że żeby naprawdę uważać na to, czym jakby, jak tworzymy naszą historię, naszych siebie, naszych firm, naszych rządów, jaką tworzymy tą historię relacji z władzami totalitarnymi, tak jak komunistyczna partia Chin. Myślę, że przez to też, że Zachód dojrzał trochę do tego, żeby uzależnić się też od Chin, od Rosji, to może to przyspieszyć znacznie te procesy, które się dzieją w Chinach. U nas się nie mówi, o tym nie wiadomo, ale nawet wedle danych oficjalnych Ministerstwa Bezpieczeństwa Chin, to tam jest tam są dziesiątki protestów dziennie, gdzie palone są posterunki policji i po prostu, wiadomo, te informacje są wyciszane i to do tej pory nie było, po prostu nikt nie chciał o tym donosić, żeby jakiś tam reporter z CNN nie był deportowany z Chin, bo trzeba tam być, tak? Tak więc ten stopień niezadowolenia społeczeństwa myślę, że jest ogromny w Chinach i w końcu kiedyś to wykipi i wtedy będzie znowu, że wszyscy, nie spodziewaliśmy się, tak? Tak więc mam nadzieję, że to będzie szybciej niż dalej. My też w telewizji Idź Pod Prąd rozmawialiśmy o tym z chińskim pastorem Bobem Fu, który mówił, że to już było kilka lat temu, że w Chinach jest więcej biblijnych chrześcijan niż członków partii komunistycznej. Także jest nadzieja rzeczywiście na tą zmianę od środka, ale myślę, że jednym z takich sygnałów jest to, że udało się tutaj w Lublinie, w Toruniu zorganizować grupę, można powiedzieć antykomunistyczną, grupę Chińczyków Shen Yun. Także jeszcze raz wielkie dzięki z naszej strony za organizację tego wydarzenia i życzymy dużo zdrowia, sukcesów i sił w walce o wolność, bo walczymy o wolną Polskę, o wolność w Polsce, ale również o wolność w Chinach. Także był z nami Tomasz Kowalski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Falun Dafa. Dziękuję. Również dziękuję. Dziękuję bardzo za wasze przybycie i za relację. Dziękuję bardzo. Zobaczenia. Jesteśmy tuż po wyjątkowym spektaklu grupy Shen Yun z Nowego Jorku. Jest to grupa założona w 2006 roku przez chińskich imigrantów, którzy chcą promować starożytną kulturę chińską, a ze mną jest Adrian Danson, pracownik Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie.
Pierwsze pytanie, jak to się stało, że to właśnie w Lublinie udało się zorganizować ten niesamowity spektakl? Wiemy, że grupa Shenyun była w Polsce w 2009 roku, a później przez wiele lat było to niemożliwe. Jak to się stało, że dzisiaj, w 2022 roku, udało się to w Lublinie? Myślę, że charakterystyka tego budynku, tego miejsca, jakim jest Centrum Spotkania Kultur, przyciągnął właśnie uwagę organizatorów. Organizatorzy od pierwszego wejścia tutaj już wczoraj podczas prób chwalili sobie miejsce, obsługę wszystkich pracowników. Ludzie są bardzo życzliwi. No i przede wszystkim podziwiamy tych artystów, którzy przyjechali, bo naprawdę prezentują sobą piękną klasę. Jeszcze jest kilka wolnych biletów, jeżeli Państwo by chcieli, to serdecznie zapraszamy, bo warto. Naprawdę to było coś niesamowitego dla mnie, to było przeniesienie się w całkiem inną kulturę kilka tysięcy lat wcześniej. Jakie są Twoje takie pierwsze wrażenia na gorąco po tym spektaklu? Bajka. Przede wszystkim bajka, dlatego że nie mamy takiej styczności na co dzień, żeby poznać kulturę chińską, taką prawdziwą, tradycyjną kulturę chińską. Możemy znać z jakichś tam filmów oczywiście, czy seriali, ale to poczuć jeszcze z orkiestrą na żywo, co było na to dzisiaj dowodem, to było po prostu przepiękne przeżycie. Mnie oczywiście zafascynowała barwa, paleta tych wszystkich kolorów, tych strojów, choreografii. I ta animacja, która się jeszcze pojawiała, to tylko tyle zdradzę Państwu. Warto też na początku się temu przyjrzeć, bo to robi niesamowite wrażenie. No i przede wszystkim to, że mi trochę blisko do tej kultury, dlatego że mój ojciec jest z Wietnamu z kolei, ale Chiny przecież graniczą z Wietnamem, więc to też jakoś tam gdzieś odczuwam troszeczkę po sobie. Te klimaty, więc urzekł mnie bardzo. Naprawdę polecam wszystkim Państwu. Jedyna taka okazja w Lublinie, potem zobaczymy.